Co najczęściej nam się śni? Najpopularniejszymi snami, które pojawiają się u większości z nas, są sny o spadaniu, ucieczce i szkole. Przyjrzyjmy się, jakie jest znaczenie każdego z tych snów. Sny o spadaniu. Pojawiający się sen o spadaniu najwyraźniej sugeruje, że posiadasz w sobie tłumione lęki oraz często towarzyszy ci uczucie niepewności. Jeżeli sen kończy się upadkiem, to powinieneś zwrócić uwagę, czy w ostatnim czasie nie brałeś na siebie zbyt dużo obowiązków, które przysparzały ci zmartwień. Spadanie we śnie może być dla nas zarówno ostrzeżeniem, jak i wskazówką, aby zmienić pewne swoje nawyki, które już nam nie służą. Sen o spadaniu z dachu oznacza, że powinniśmy być bardziej rozważni. Sen o spadaniu z drzewa ma pozytywny wydźwięk i oznacza, że uda nam się wyjść z trudnych sytuacji. Sen o upadku ze schodów sugeruje, że jeśli chcemy osiągnąć sukces, powinniśmy wprowadzić zmiany do swojego życia. Jeśli we śnie widzisz inne osoby, które zaliczają upadek, to znak, że na ten moment możesz być nieco wycofany z życia towarzyskiego. Sen o ucieczce. Ucieczka we śnie zazwyczaj jest określana jako niekorzystny znak, zwiastun nadchodzących kłopotów i problemów, ale też może oznaczać determinację do zmierzenia się z własnymi słabościami. Jeśli we śnie uciekasz przed niebezpieczeństwem, oznacza to, że masz szansę pokonać swoje lęki. Sen o ucieczce z domu mówi, że prawdopodobnie zmagasz się z problemami w rodzinie. Ucieczka sprzed ołtarza we śnie oznacza niedojrzałość i trudności w radzeniu sobie z emocjami. Jeśli śnią ci się uciekający ludzie, wkrótce pokonasz przeciwności i osiągniesz sukces. Sen o tym, że uciekasz przez las, oznacza, że powinieneś poświęcić więcej czasu na odpoczynek. Sen o szkole. Sen o szkole wskazuje na chęć zgłębiania wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń. Może również skłaniać nas do różnych przemyśleń i refleksji odnośnie przeszłości. Czasami taki sen próbuje nam uświadomić, że czegoś brakuje w naszym życiu, co powoduje, że nie jesteśmy do końca szczęśliwi. Sen o tym, że chodzisz do szkoły, oznacza dążenie do zdobycia uznania w pracy. Ucieczka ze szkoły lub pójście na wagary oznacza, że jest coś, do czego nie chcesz się przyznać. Sen o tym, że odwiedzasz swoją szkołę, zwiastuje nowe znajomości i ciekawe spotkania towarzyskie. Jeśli we śnie piszesz sprawdzian lub klasówkę, to znak, że będziesz musiał podjąć ważną decyzję. Jeśli interesuje cię tematyka snów, zasubskrybuj ten kanał. Aby uzyskać darmową analizę twojego snu, wejdź na dobrysennik.pl, link znajdziesz w opisie.